Piotr Gąsowski wspiera przeżywającą żałobę Annę Głogowską. Oto historia ich relacji. Piotr Gąsowski udzielił wsparcia swojej dawnej ukochanej Annie Głogowskiej, która zmaga się z osobistym dramatem. W nocy z niedzieli na poniedziałek tancerka poinformowała o śmierci brata. Choć relacja Piotra Gąsowskiego z Anną Głogowską miała swoje wzloty i upadki, dziś gwiazdy żyją w zupełnej zgodzie. Wciąż łączy ich córka, z której sukcesów są bardzo dumni. Piotr Gąsowski zakochany w Annie Głogowskiej. Piotr Gąsowski poznał Annę Głogowską jeszcze przed Tańcem z Gwiazdami, podczas Polskich Dni w Massacorto we Włoszech, gdzie artystkę aktorowi przedstawiła Katarzyna Skrzynecka. Kolejne spotkanie gwiazd nastąpiło już podczas drugiej edycji Tańca z Gwiazdami. Kreowana namiętność na parkiecie wkrótce przerodziła się w autentyczne uczucie, które nie wygasło po zakończeniu show. Para zaczęła spotykać się coraz częściej, a wkrótce stała się nierozłączna. Kryzys w związku Piotra Gąsowskiego. Choć para była ze sobą przez 11 lat, a swoją miłość przypieczętowała na ślubnym kobiercu, w historii ich związku nie brakowało ciemniejszych kart. W wywiadach Anna Głogowska często podkreślała, że jej partner był bardzo zabiegany, a przez pracę zawodową zdarzało mu się zaniedbywać domowe obowiązki. Sytuacji nie poprawiły nawet narodziny córki Julii. Wkrótce para postanowiła się rozstać, unikając medialnego szumu i wzajemnych oskarżeń, nigdy nie podano do wiadomości publicznej oficjalnej przyczyny zakończenia związku. Piotr Gąsowski wspiera byłą żonę. Dziś para żyje w świetnych relacjach, o czym może świadczyć zachowanie Piotra Gąsowskiego tuż po śmierci brata Anny Głogowskiej. Aktor opublikował w jej mediach społecznościowych poruszający komentarz. Aniu, jesteś dzielna, byłaś dzielna, będziesz dzielna. Dobrze, że zdążyliście pogadać, powiedzieć sobie ważne rzeczy. Arek odszedł z przeświadczeniem, że go kochasz. Że był dla ciebie bardzo ważny. Dla Julci też. Zrobiłaś, co mogłaś, żeby Arek to poczuł. Przytulam, współczuję, wspieram. Czytamy.